katolicki kanał internetowy dla dzieci Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania cyklu opowiadań i rozważań biblijnych opracowanych dla najmłodszych pod tytułem Ziemia Obiecana. Stworzenie świata. Dzień pierwszy. Wtedy Bóg rzekł: Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek. Dzień pierwszy. W poprzednim rozważaniu dowiedziałeś się, że Pan Bóg przygotował sobie płótno pod dzieło stworzenia. Skoro jest już gotowe, pora namalować przepiękny obraz. Aby było to dzieło doskonałe, wszystko musi zostać dokonane w odpowiedniej kolejności. Wiesz już, że Pan Bóg jest wszechmogący i nieskończenie mądry. Jednak odkrywanie Jego dzieł sprawi, że zachwycisz się tą mądrością i zaczniesz kochać Boga jeszcze bardziej. Proś o to, by lepiej zrozumieć, mocniej kochać i wierniej służyć Panu Bogu. Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Pierwszego dnia Bóg postanowił dać światłość. Czym jest światłość? Czasem Pana Boga nazywamy światłością, bo oświeca, rozjaśnia nam trudne i niezrozumiałe chwile życia. Często mówi się, że światło to życie, lub raczej bez światła nie ma życia. To prawda. Bez światła rośliny i inne stworzenia nie mogą żyć. W pewnym sensie Bóg rozpoczął stworzenie świata od dania nam samego siebie. Ten, który jest życiem, daje życie. Który jest istnieniem, daje istnienie. Który jest światłością, daje światło. Światłość była pierwszym darem Pana Boga, który przygotował nas na przyjęcie kolejnych darów. Czy wiesz, że bez światła Twoje oko nie mogłoby widzieć ani różnych kolorów, ani przedmiotów? Pamiętasz, jak to jest, gdy masz zamknięte oczy i nie dociera do nich światło? Nawet gdyby Pan Bóg stworzył o wiele piękniejszy świat, bez światła nie mógłbyś się nim cieszyć. Rozważania. Czego się dziś nauczyłeś? Bez światła nie ma życia. Bez światła nie można nic zobaczyć, niczego poznać, niczym nie można się cieszyć. Do czego cię ta wiedza zachęca? Do wdzięczności za rzeczy małe, codzienne, takie jak kolejny poranek. Postanowienie. Każdego ranka, gdy tylko otworzę oczy i uświadomię sobie, że widzę światło, a dzięki światłu wszystko inne. Podziękuję Panu Bogu za kolejny dzień, w którym mogę cieszyć się wszystkim, czym mnie obdarował. Będę starał się bardziej kochać Pana Boga, a znając Jego dobroć, będę szanować wszystko to, co widzę.